Ciekawa sytuacja kierowcy, który miał kiedyś kategorię B bezterminową, potem sobie nagle wymyślił kategorię C, C plus E. Oczywiście te kategorie zdał, natomiast na badaniach lekarskich dostał prawdopodobnie orzeczenie na 5 lat na wszystkie kategorie i B i C. Natomiast zbliża mu się teraz wymiana prawka i ten kierowca się zastanawia, czy wystarczy to zrobić bez badań, czy jednak będzie musiał te badania lekarskie przejść. Witam panie doktorze, sytuacja wygląda następująco. W 2008 zdałem prawo jazdy kategorii B. Lekarz wystawił mi bezterminowy okres ważności tego prawa jazdy i wszystko było ok. 2011 zdałem prawo jazdy kategorii C. I lekarz wydał mi orzeczenie, jak ustawa nakazuje, na 5 lat. Złożyłem wymagane dokumenty, odebrałem prawo jazdy i ku mojemu zdziwieniu, obok mojej ważnej bezterminowo wcześniej prawa jazdy kategorii B, pojawiła się data ważności ta sama, co przy kategorii C, czyli do 2015 roku. Nie próbowałem wyjaśnić tego od razu, lecz teraz, kiedy zbliża się termin wymiany dokumentu, przyjrzałem się tej sytuacji i sytuacja wygląda następująco. Kategorii C nigdy nie używałem i bardzo prawdopodobne, że nie użyję przez najbliższe parę lat, natomiast kategoria B mi jest potrzebna. I czy jest możliwość, abym po złożeniu wniosku bez wykonywania badań otrzymał dokument z ważną tylko kategorią B? Oczywiście ważne już na 15 lat, bo tak nakazuje obecne prawo. W końcu kiedyś było ono bezterminowe. Znajomy instruktor prawa jazdy stwierdził, że powinienem otrzymać taki dokument. Ciekawi mnie pana opinia na ten temat. Tak naprawdę wszystko zależy, jakie orzeczenie na prawo jazdy zostało wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców podczas badania na kategorię C. Jeżeli jakimś cudem ten lekarz przy okazji zakreślił kategorię B, czyli automatycznie obie kategorie, obie grupy kategorii stały się ważne maksymalnie na 5 lat. Możliwa jest druga sytuacja, że lekarz zakreślił tylko kategorię C, natomiast pomyłkę zrobił Wydział Komunikacji i w tym momencie no, jest jakaś szansa, aby bez badań to prawo jazdy mieć przedłużone. Trudno zaprzeczyć, że czasami wydziały komunikacji się mylą, natomiast według mnie bardziej prawdopodobna jest sytuacja, że lekarz mimo wszystko dał 5-letni okres ważności obu kategorii, także jedyną możliwością wyprostowania byłoby tutaj po prostu pójście jeszcze raz czy do tego, czy do innego lekarza i wystawienie poprawnego druku orzeczenia lekarskiego, czyli powinno to być powiedzmy na te 15 lat kategoria B, no i na 5 lat kategoria C. Tym niemniej jak lekarz wystawi na 15 lat wszystkie kategorie, to obcinka będzie kategorii C do lat 5, kategoria B, no będzie te 15. Jeżeli ten kierowca chce zachować jeszcze kategorię C, to niestety musi zrobić psychotesty. Także powtarzam jeszcze raz, wszystko zależy od tego, jaki był druk orzeczenia lekarskiego, czy to lekarz dał 5 lat na obie kategorie, czy Wydział Komunikacji pomylił się i po prostu automatycznie jakoś skrócili to B do kategorii C. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I jeżeli masz coś ciekawego na ten temat, no to skomentuj to wideo, czy miałeś kiedyś podobną sytuację, a jak miałeś, to w jaki sposób ją rozwiązałeś.